Wayne Bieli to do okna, który zbliżył Seahawks do zniesienia tego drugiego dystansu 20 yardów, jaki był wymagany do zdobycia pierwszej próby, a teraz Lance Smith przy piłce biegnie lewą stroną. Ładnie wyminął pierwszego i drugiego obrońcy, już zdobył pierwszą próbę. Lance Quizen od tyłu powalony, ale najważniejsze jest to, że zdobywa pierwszą próbę od razu na rozpoczęcie drugiej kwarty. Pierwsza próba 10 yardów do przejścia na około 18 yardów zajmują się Seahawks. Już akcja rozpoczęta. Quizen, długie podanie. Już bliski do złapania tego podania, bo teraz Sebastian Krzysztofek. Mogło to zaowocować touchdownem, jednak już nic się nie stało. Przechodzimy do drugiej próby. Przerwa na żądanie. Steelers, to druga przerwa w tej połowie. A po krótkiej przerwie znów usłyszymy się z Państwem w drugim kwarcie, gdzie w drugiej próbie Seahawks będą próbowali już zdobyć przyłożenie. Drużyna miejskich Jastrzębi grała na Narodowym Stadionie Rugby dzięki uprzejmości prezydenta miasta Gdyni pana Wojciecha Szczurka oraz Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sponsorem tytularnym drużyny mistrza Polski Seahawks Gdynia jest miasto Gdynia. Wspierają nas także firmy Abacus, ATCK, ACC Event, przedsiębiorstwo produkcyjne konsultingowe Adol, Burger Poland, PCT, Bałtycki Terminal Kontenerowy, Aerotrans, EKP, Container Logistik Polska, Eagle Trans, Grupa Inwestycyjna Hansa, GTS Logistics, IT Logistics, Lattice Logistics, Loconi Intermoda, MSC Poland, Ostwest, Omega Pilsner International Transport Expedition, Godacki & Godacki, Polak. I po tej krótkiej przerwie już witam Państwa ponownie w drugiej kwarcie. Druga próba, 10 yardów do przejścia. Dalej na około 18-17 yardzie znajdują się zawodnicy Seahawks z Gdynia. I zobaczymy, jak to wszystko teraz się potoczy. Quizen przy piłce, oddanie do Oguna. Ten przedziera się lewą stroną, bardzo ładnie mija. Trzech na razie, teraz czterech, pięciu. Profesor Kudrawu bardzo ładnie wychodzi z opresji i zdobywa pierwszą próbę Kudrawu. Tańczył między defensorami Steelers, którzy nie byli w stanie go na początku zatrzymać. W końcu się im ta sztuka udała, ale to już po zdobyciu przez Kudrawu na pierwszej próbie. Także szósty yard, połowy przeciwnika. Seahawks Gdynia będą teraz już próbowali tylko wedrzeć się na pole punktowe. Quizen krótkie podanie i mamy touchdown! który zmienia wynik na 26-14 dla Seahawks Gdynia. I to jest pierwszy touchdown po podaniu w tym meczu. Jak na razie mieliśmy wszystkie touchdowny serwowane były po akcjach biegowych, a tymczasem podwyższenie za jeden punkt przez Seahawks Gdynia. Kopnięcie udane, piłka przeleciała przez opasówki, także 27-14 dla Seahawks Gdynia. Tak szybko jak minęła przerwa pomiędzy pierwszą a drugą kwartą, tak szybko punkty zdobyli zawodnicy Seahawks Gdynia, potwierdzając na razie swoją przewagę nad drużyną gości. Na wojsku po raz kolejny pojawiają się formacje specjalne. Czekamy na wznowienie odkopnięcia przez Macieja Siemaszko. I krótkie kopnięcie na prawą stronę.
ładne złapanie piłki przez zawodnika gości Arkadiusza Cieśloka. Ale widzieliśmy flag na boisku. Były dwa faule w trakcie akcji. Offside numer 33 Steelers oraz offside numer 18 Seahawks. Faule się znoszą. Powtórzenie kopnięcia. Tak jak Państwo słyszeli, jeszcze raz będziemy mieli kopnięcie. I na razie mamy w tym meczu prawdziwy festiwal żółci. Sędziowie nie szczędzą flag na boisku. I Maciej Siemaszko po raz kolejny wykopuje na prawą stronę, krótkie kopnięcie. Piłka złapana już poza boiskiem. Piłkę łapał Łukasz Kadłubiec i od pierwszej próby rozpoczną ataku Zagłębie Steelers. Przed akcją Falstaff numer 2 Steelers, 5 yardów kary, trzecia próba. Zbigniew Schreiber z akcją wyrwał się do przodu, z akcją ofensywną. To skutkuje, tak jak Państwo słyszeli, karą 5 yardów. Także cofnięci zostają zawodnicy Steelers. Bieg Marka Białasa, yardy, które zdobył, zostają odebrane drużynie gości. Trzecia próba. 12 jardów do przejścia, by znów rozpocząć od pierwszej próby. Zobaczymy, jak w tej sytuacji poradzą sobie zawodnicy Steelers. I Michał Kołek. Oddanie do biegacza Steelers. Bardzo ładny bieg. Ale widzimy, że wcześniej pojawiła się flaga na boisku. Zobaczymy, jaki będzie werdykt sędziowski.
ładnym biegiem podpisał się Kamil Piwowar. Nieprawidłowa formacja, pięciu zawodników cofniętych Steelers. Pięć jardów kary, powtórzenie trzeciej próby. Ale tak jak Państwo słyszeli, to co mogli uzyskać Steelers w poprzedniej próbie, zostaje anulowane przez werdykt sędziowski. Trzecia próba do przejścia ponad 20 yardów, a tymczasem Michał Kołek, podanie na prawą stronę jednak za daleko rzucił do Zbigniewa Schreibera, ten nie był w stanie złapać tej piłki. A to prowadzi do czwartej próby i widzimy tutaj rotację w składzie ofensywy Steelers, a to może oznaczać, że drużyna Skutnika, drużyna Kutników będzie decydowała się na odkopnięcie piłki w czwartej próbie, by jak najdalej tę piłkę oddalić od miejsca na razie, w którym się znajduje. Długie odkopnięcie i będzie touchback. To oznacza, że od 20 yardu rozpoczną zawodnicy Seahawks swoją ofensywę. Po raz kolejny warto tutaj nagrodzić defensywę za to, że doprowadziła do czwartej próby u Zagłębia Steelers. Zatrzymała ich przed zdobyciem punktu. A to pozwala... Nieprawidłowa formacja drużyny Steelers. 5 yardów zostanie odmierzone po touchbacku. Pierwsza próba. No tak jak słyszeli Państwo jeszcze tutaj z korzyścią dla Seahawks ten touchback. Że niewątpliwie tutaj zasługi defensywy należy podkreślić. A tymczasem od pierwszej próby rozpoczną Seahawks Gdynia. Klizem przy piłce. Oddanie do Gawła Pilakowskiego. Ten nie ma szans na skuteczny bieg, który dał mu pierwszą próbę. Także to prowadzi nas do drugiej próby. Prawdopodobnie zawodnicy znacznik, który wyznacza, gdzie znajduje się piłka, zostanie trochę cofnięty. Nieznacznie o yard, czy nawet pół yardu. Także druga próba. Około 11 yardów. Do rozpoczęcia po raz kolejny od pierwszej próby. I Krizem przy piłce. Krótkie podanie do Krzysztofka. Nie do Krzysztofka, przepraszam, do Patryka Kordysia. Ale widzimy flagę na boisku. Zawodnik obrony w strefie neutralnej, numer 51, Steelers. Kara jest odrzucona. Rezultatem akcji jest pierwsza próba. Trzech obrońców ląduje na ogólnie, nie pozwalając mu na choćby nieznaczne przesunięcie znacznika, a jednak udaje się ogólnie zdobyć około 1 yardu. Druga próba 9 yardów do zdobycia przez Seahawks.
i Grizzlen przy piłce. Będzie po akcji biegowej, bardzo ładnie się przedziera, Grizzlen jeszcze! Przeskoczył tam defensora, który próbował go zatrzymać i mamy pierwszą próbę zdobytą przez Lensa Grizzlena. Już chciałem mówić, że zawodnicy Steelers znaleźli odpowiedź na biegi Seahawks, ale Lens Grizzlen skutecznie mnie od tego, od wypowiedzenia tego zdania, od potwierdzenia tego stwierdzenia powstrzymuje, zdobywając teraz właśnie po akcji biegowej pierwszą próbę. I jeszcze raz Lens Grizzlen przy piłce. Długie podanie na prawą stronę. Dwóch odbierających Seahawks znajdowało się w okolicy tego podania. Rzuconego przez Lensa Grizzlena, żaden jednak nie był w stanie złapać tego podania. Także druga próba, dalej 10 yardów do przejścia. Na 40 yardzie połowy przeciwnika znajdują się Seahawks. Rozgląda się za podanie, na lewą stronę rzuca podanie. Bliski złapania do piłki. Dawid Kryszyłowicz. Nie udaje mu się ta sztuka, także nie zdobywałem touchdownu, mimo szansy na touchdown. Przed akcją, false start, numer 7, Seahawks. 5 yardów kary, powtórzenie drugiej próby. A także, jak Państwo słyszeli, ta akcja nie została wyznaczona nawet przy zdobyciu touchdownu, że powtórzenie będziemy mieli drugiej próby. 15 yardów do przejścia teraz przez Seahawks, by znów rozpocząć od pierwszej próby. Ogun od razu otrzymuje piłkę od centra, biegnie lewą stroną, zostaje zatrzymany po przebiegnięciu około 8 yardów, solidny bieg ze strony Tunga Oguna. Ja w międzyczasie pragnę także Państwu przypomnieć, że swoje młode pociechy mogą Państwo wysłać do kącika dla dzieci, który znajduje się po lewej stronie boiska. Także serdecznie zapraszam Państwa na darmową kawkę fundowaną przez Costa by Coffee Heaven przy wejściu na boisko po prawej stronie. Także zapraszam do odwiedzenia sklepiku z pamiątkami, gdzie mogą Państwo nabyć czapki, smyczek, koszulki i Seahawks. A żeby wyróżniać się tym, że kibicują Państwo drużynie gospodarzy. A tymczasem Lens Grizzlen, krótkie podanie na lewą stronę. Ładnie piłka złapana i będziemy mieli zdobytą pierwszą próbę przez ofensywę Seahawks. Dawid Kryszyłowicz był adresatem podania, tym razem utrzymał się przy piłce i mamy pierwszą próbę, 10 yardów do zdobycia. Grizzlen przy piłce. Po raz kolejny możemy się chyba spodziewać akcji podaniowej. Tak jest, Grizzlen, drugie podanie na prawą stronę. Świetne długie podanie Lensa Grizzlena, bo mimo nacisku defensorów